Księga Ezechiela, rozdział 6. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim. I mów, góry izraelskie, słuchajcie słowa wszechmocnego Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do gór i pagórków, do strumyków i dolin. Oto ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze świątynki na wzgórzach. Izraelici oddawali cześć przeróżnym bożkom. Tak było od wieków. Bóg przekazał Ezechielowi wiadomość, że niedługo położy temu kres, że te wszystkie świątynki i inne obiekty kultu zostaną zniszczone. I spustoszeją wasze ołtarze, rozbite będą wasze ołtarze kadzidlane, i położę waszych zabitych u stóp waszych bałwanów, i pokładę trupy synów izraelskich u stóp ich bałwanów, i porozrzucam wasze kości dokoła waszych ołtarzy. Zostaną zniszczone ołtarze, zostaną zniszczone figury, a ludzie, którzy je czcili, zostaną zabici. Ich kości będą leżały na ołtarzach. To była forma profanacji dla Izraelitów i innych ludów mieszkających na tych obszarach. Taka profanacja oznaczała, że już tego ołtarza nie będzie można nigdy używać do oddawania czci jakiemuś bożkowi. Wszędzie, gdzie mieszkacie, będą miasta spustoszone i świątynki na wzgórzach opustoszeją. Także wasze ołtarze będą spustoszone i zniszczone. Wasze bałwany będą rozbite i znikną. Wasze ołtarze kadzidlane rozbite w kawałki, a wasze roboty unicestwione. A zabici będą leżeć wśród was i poznacie, że ja jestem Pan. Najazd babiloński zniszczy te ołtarze wszędzie tam, gdzie mieszkają Izraelici. I wszędzie, gdzie mieszkają, będą ginąć. Wszystko, co zbudowali, zostanie zniszczone. I będą wiedzieli, że to jest zemsta Boga za to, że go opuścili. Lecz pozostawię wam przy życiu niektórych, którzy ocaleją od miecza pośród narodów, gdy was rozproszę po krajach. Niektórzy przeżyją ten najazd i będą wysiedleni, będą mieszkać wśród pogan. Wtedy ci z was, którzy ocaleją, będą mnie wspominać wśród narodów, do których zostali uprowadzeni, i skruszę wszeteczne ich serce, które odwróciło się ode mnie, i oślepię ich oczy, które zalotnie spoglądały na ich bałwany, i poczują wstręt do samych siebie z powodu złych czynów, które popełnili przez wszystkie swoje obrzydliwości. Ci, którzy przeżyją, ci Izraelici, nawrócą się, będą się wstydzić tego, że odwrócili się od swojego Boga i już nie będą skłonni, żeby szukać sobie innych bożków. I poznają, że ja jestem Pan i że nie nadaremnie mówiłem, że sprowadzę na nich to nieszczęście. Ci ludzie zrozumieją, że Bóg ich uprzedzał bardzo długo, aż w końcu zrobił to, co obiecał, sprowadził na nich nieszczęście. Tak mówi wszechmocny Pan. Klaśnij w dłonie, tupnij nogą i powiedz: biada wszystkim złym ohydom domu izraelskiego, które padną od miecza, głodu i zarazy. Kto jest daleko, umrze od zarazy, a kto jest blisko, padnie od miecza. Kto pozostanie i uchowa się, umrze z głodu. Tak wywrę na nich swój gniew. Ponieważ właściwie cały naród izraelski czcił bożki, to wszystkich dotknie ten najazd. Część zginie w walce, część umrze z chorób, część z głodu. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy ich pobici będą leżeć wśród swoich bałwanów, wokół ich ołtarzy na każdym wyniosłym wzgórzu, na wszystkich szczytach górskich i pod każdym zielonym drzewem i bujnym terebintem, w miejscu, gdzie ofiarowali miłą woń swoim ohydom. Zostaną zniszczone wszystkie te miejsca, gdzie Izraelici czcili bożki, i w każdym z tych miejsc będą leżały trupy tych, którzy tam przychodzili i oddawali cześć tym bałwanom. Terebint to jest drzewo podobne do dębu. Bardzo często właśnie pod terebintami budowano takie ołtarze czy świątynki. Wyciągnę swoją rękę przeciwko nim i uczynię kraj straszliwym pustkowiem, od pustyni aż do Rybli, wszędzie, gdzie mieszkają i poznają, że ja jestem Pan. Zostanie zniszczony cały kraj od pustyni Negev do Rybli. To jest miejscowość, która dzisiaj leży na terenie Syrii.
wszędzie, gdzie mieszkali Izraelici, nastąpi to spustoszenie, które sprowadzi najazd babiloński.